Cześć, nazywam się Marta Zarajczyk, jestem team leaderem w mBanku. Natomiast tak naprawdę od kilkunastu lat zajmuję się analityką, analizą biznesową na początku, potem systemową. I tak naprawdę nie jestem z wykształcenia informatykiem, nie skończyłam studiów informatycznych, skończyłam ekonomię. I to, że znalazłam się w tym miejscu, gdzie jestem, czyli w IT, to tak naprawdę trochę zrządzenie losu i trochę przypadek. Natomiast chyba to też pewien talent, który się po prostu ma albo się go nie ma. Natomiast dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, kim jest analityk biznesowy, kim jest analityk systemowy, jakie trzeba mieć umiejętności czy jakie predyspozycje, żeby zostać analitykiem biznesowym, czym się różnią te dwie role, jak je odróżnić. I taka dla mnie sentencja, która gdzieś tam mi zawsze przyświeca, to jest to, że system bez analizy to jest trochę jak dom bez projektu, znaczy można go zbudować, natomiast trudno jest tak naprawdę, żeby on był użyteczny. I analityk właśnie, czy to biznesowo, czy systemowy przede wszystkim, biznesowy również, to są właśnie osoby, które dbają o to, żeby to, co jest wytwarzane, to oprogramowanie było bardziej użyteczne. Tak naprawdę analityk biznesowy dla mnie to jest taki trochę wstęp do analityka systemowego. Ja to co prawda wolę używać pojęcia inżynier wymagań, bo to chyba trochę lepiej oddaje tak naprawdę, czym ta osoba się zajmuje. Analityk biznesowy to jest osoba, która odpowiada tak naprawdę za identyfikację potrzeb biznesowych i bardziej jest po stronie tej drugiej, tak? Czyli nie po stronie IT, ale bardziej po stronie biznesu. Potrafi dopytać się, rozrysować proces, zoptymalizować ten proces, ale bardziej koncentruje się na rozwiązaniu problemu biznesowego. Natomiast systemowy analityk, czy inżynier wymagań inaczej, to jest osoba, która bardziej zajmuje się tym, w jaki sposób ma działać oprogramowanie, tak? Czyli w jaki sposób i opisywaniem tego, w jaki sposób ma działać oprogramowanie. To jest osoba, która współpracuje zarówno z interesariuszami, jak i z użytkownikami danej aplikacji, która będzie powstawała, jak i deweloperami. Więc to jest ewidentnie taka osoba, która jedną nogą stoi po stronie IT, drugą nogą stoi po stronie biznesu. I dla mnie to jest trochę taki krok w ewolucji, czyli jeżeli ktoś jest analitykiem biznesowym, dobrze się w tym czuje, a jednocześnie gdzieś ma taką zajawkę albo bardzo by chciał próbować swoich sił w IT, to od analityka biznesowego do analityka systemowego da się przejść. Jestem najlepszym chyba tego przykładem. Tak naprawdę to te role się dla mnie gdzieś przenikają jedna z drugą. To znaczy analityk biznesowy to są te takie pomarańczowe klocki, to jest stricte to, czym się analityk biznesowy może zająć. Czyli on robi wywiady, zbiera wymagania biznesowe, opisuje procesy biznesowe. Natomiast analityk systemowy, czyli inżynier wymagań, to będzie osoba, która już będzie ubierać to bardziej w wymagania systemu. Czyli na przykład będzie robiła ekranu użytkowników. Tutaj to czasami bywa na pograniczu, czasami zajmuje się tym również analityk biznesowy, ale ja to staram się rozgraniczyć, że raczej jeżeli mówimy o analityku systemowym, to jest osoba, która stricte jest związana z systemem, natomiast biznesowy zajmuje się procesem. I tak naprawdę od wymagań biznesowych przez ekrany użytkowników, przez opisany proces biznesowy dochodzimy do takiego momentu, kiedy musimy ubrać to w takie ramy już stricte techniczne, bym powiedziała. Tutaj się przydaje bardzo notacja UML-owa. Ja osobiście jej zawsze używałam i używałam jej wybiórczo, to znaczy nie używałam całej notacji UML-owej. Chyba nie zdarzyło mi się w całej mojej karierze użyć i zrobić projektu tak od A do Z w UML-u, używając notacji UML-owej. Raczej dobierałam odpowiednie diagramy z tej notacji po to, żeby zilustrować to, co było potrzebne, żeby właśnie przetłumaczyć wymagania biznesu na język IT. Na dzień dzisiejszy, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, to analityk systemowy bardzo często staje się, czy jest ubierany w buty product ownera, ponieważ jest to taka naturalna ewolucja
I w skramowych podejściach, czyli w rozwijaniu oprogramowania zwinnie, te wymagania systemowe przekładają się w ostateczności na przypadki użycia, rozpisane scenariusze, które tak naprawdę są podstawą do stworzenia backlogu, albo wręcz są już backlogiem jako takim. I tak naprawdę, jeżeli bym chciała Wam opowiedzieć, co albo w jaki sposób ten analityk biznesowy pracuje, to jest fajna praca dla ludzi, którzy lubią pracować z ludźmi. Dlatego, że analityk biznesowy to są głównie warsztaty analityczne, gdzie trzeba rozmawiać, rozrysowywać procesy, rozmawiać z ludźmi na spotkaniach. To są też wywiady, czasami z jedną, czasami z kilkoma osobami. To mogą być sesje brainstormingowe, to też mogą być, to też jest czasami analiza takiej dokumentacji, którą się zbiera, analizuje i wyciąga wnioski. Natomiast takim głównym punktem dla mnie, czy clue tego, kim jest analityk biznesowy, to jest osoba, która tak naprawdę modeluje proces, czyli rozrysowuje od momentu, od początku do końca, tak żeby było wiadomo, w jaki sposób, jaka jest sekwencja wydarzeń. Może też prototypować oczywiście ekrany, bo to jest, tak jak mówię, takie dosyć płynne, tak, przejście. Natomiast analityk systemowy stricte to jest osoba, która będzie potrafiła zrobić schemat bazy danych, będzie potrafiła już też opisać, w jaki sposób komunikują się ze sobą te systemy, czyli opisać interfejsy, opisać funkcje i funkcjonalności. Ale to też są bardzo często analitycy, biorą udział w testach z użytkownikami, między innymi dlatego, że rozumieją język IT i są w stanie go przetłumaczyć na język biznesowy i odwrotnie. W związku z tym też przeważnie to są osoby, które biorą udział w testach. Jakie umiejętności powinna mieć taka osoba? Ja zawsze mówię, że to są takie umiejętności typu T-shape, czyli trzeba mieć na pewno jakąś podstawę analityczną, takie główne umiejętności analityczne, ale na pewno osoba, która chce zostać analitykiem, powinna mieć sporo umiejętności miękkich i sporo umiejętności z zakresu zarządzania. Jakich? Z mojej perspektywy to z tych umiejętności głównych to jest modelowanie procesów, analiza wymagań, ale to też jest umiejętność identyfikacji tych wymagań, zarządzania nimi, dokumentowania ich, walidacji, czyli właśnie testowania między innymi. I to jest jakby taki core, ale nie da się moim zdaniem być analitykiem bez umiejętności z zakresu zarządzania, czyli tak naprawdę z zakresu komunikacji, i to jest chyba taka główna dla mnie cecha, czyli trzeba być komunikatywnym, bo rozmawiam, bo ta praca głównie polega na rozmowie z interesariuszami czy z użytkownikami, ale to też są umiejętności facylitacji, negocjacji z użytkownikiem, rozwiązywania problemów. Myślę sobie też, że zarządzania interesariuszami, zarządzania ryzykiem w projekcie, ponieważ te role, tak jak mówię, tutaj są bardzo często płynne i czasami też wchodzi się w rolę product ownera, więc wszystkie te, które są tutaj wymienione, to są takie cechy, bez których pewnie można, ale byłoby trudno. Natomiast umiejętności miękkie to dla mnie są głównie zdolności analityczne. Ja to mówię zawsze, to są takie, wiecie, zdolności łączenia kropek, tak? Rozmawiam z ludźmi, kojarzę fakty, jestem w stanie powiedzieć, jak wygląda ten proces, potrafię przeanalizować dane często. I tutaj chyba warto sobie też wspomnieć o tym, że często analityk biznesowy albo analityk systemowy są myleni z analitykami danych, czyli osób albo, znaczy nie wiem, czy myleni, no w każdym razie bardzo często przypisuje im się cechy analityka danych. Z mojej perspektywy to jest troszeczkę coś innego. To jest, oczywiście analityk biznesowy może analizować dane, no, tak samo jak i analityk systemowy, natomiast analityk danych to jest jeszcze dla mnie zupełnie odrębna rola. Więc myślę sobie, że jeżeli lubisz zadawać pytania, jeżeli lubisz poznawać nowe obszary działalności firmy i lubisz rozmawiać z ludźmi, pozyskiwać od nich informacje, jeżeli lubisz
kwestionować status quo, czyli po prostu potrafić powiedzieć, ok, dobra, ale po co tobie to, to może spróbujmy zrobić to inaczej, czyli uprościć proces. Jeżeli dla ciebie też jest łatwe identyfikowanie mocnych i słabych stron procesu, potrafisz znaleźć te punkty, a dodatkowo właśnie lubisz pracować z ludźmi, masz zdolności organizacyjne, to wydaje mi się, że dobrą drogą dla ciebie będzie droga analityka biznesowego. Natomiast jeżeli dużo bardziej kręci cię wgryzanie się na przykład w zawiłości systemów, w analizowanie zależności w bazach danych, jakieś odkrywanie funkcjonalności systemów, jak jedne wpływają na drugie, ale też potrafisz zrozumieć, w jaki sposób komunikują się ze sobą te systemy, a dodatkowo potrafisz priorytetyzować zadania i właśnie niestraszny ci jest ten czasami obco brzmiący język IT, to myślę sobie, że droga inżyniera wymagań czy analityka systemowego to jest właśnie droga dla ciebie. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to ja będę dostępna tutaj jeszcze przez na pewno kilkanaście minut i chętnie na nie odpowiem i prosiłabym o wpisywanie ich w sekcji pytania i odpowiedzi, czyli w Q&A. Tu widzę, że ktoś na czacie też napisał jeszcze, z jakimi narzędziami powinnam się zapoznać, zanim zaaplikuję na stanowisko analityka biznesowego. Czy są jakieś kursy lub certyfikaty, które polecasz na początek kariery analityka biznesowego? Znaczy, ja osobiście uważam, że jeżeli chodzi o analitykę biznesową, to na pewno notacja BPMN-owa i każde w zasadzie szkolenie, które tego dotyczy, i warto jest sobie poćwiczyć. Mówiąc szczerze, że jak przygotowywałam się do dzisiejszego spotkania z wami, to zastanawiałam się, jak o tym opowiedzieć i w ramach takiego ćwiczenia rozrysowałam sobie proces robienia ciasta drożdżowego. Nie wykorzystałam tego dzisiaj w prezentacji, ale jest to, myślę sobie, dobre ćwiczenie. Więc jeżeli chodzi o kursy, to wiem, że na LinkedInie jest trochę takich kursów, więc też można na pewno poszukać na LinkedIn Learning. Czy można jeszcze prosić o slajd z drogą analityka biznesowego? Z drogą, czyli... Rozumiem, że o to chodzi. No, trudno się z wami porozumiewa, jak się nie słyszy ludzi i nie widzi. To jest to, powiem szczerze, że to jest pierwszy raz, mam w czymś takim biorę udział i jest to trudne. Można dodać. Chyba nie bardzo wiem jak. Nie wiem, czy mam takie uprawnienia. Przedostatni slajd. Ja mogę tą prezentację udostępnić, jeżeli zostawicie w czacie do siebie namiar mailowy, to udostępnię. Jak rozpocząć taką drogę analityka systemowego? Czy lepiej zaczynać od innego stanowiska w firmie? No, moja droga akurat była taka, że zaczynałam od zarządzania jakością i wdrażaniem systemu ISO, natomiast zaczynałam od analityka takiego biznesowego, czyli tak naprawdę weszłam w projekt, gdzie trzeba było ogarnąć wymagania i od tego się moja przygoda tak naprawdę zaczęła. Potem wejście już w te szczegóły takie, wiecie, jak działają systemy, w jaki sposób się komunikują, to już jest osobny krok, że tak powiem. I o zdobycie kolejnych umiejętności, to się tak naprawdę tą wiedzę, ja to mówię, że trochę przyswaja się przez osmozę, czyli obcując z ludźmi z IT, my tą wiedzę po prostu jesteśmy w stanie przyswoić. Czy analityk zawsze musi mieć wykształcenie ekonomiczne? Nie, wydaje mi się, że nie. Ja akurat to była moja droga, tak? Czyli byłam po ekonomii,
Natomiast wydaje mi się, że można być analitykiem zarówno po studiach z zakresu IT, jak i z zakresu każdego innego. Mamy koleżankę w banku, która studiowała weterynarię, a w tej chwili jest product ownerem i analitykiem biznesowym, więc chyba żadna droga nie jest zła. Tu widzę dużo, dużo maili, postaram się przesłać to po spotkaniu na wasze e-maile, tą prezentację. Doradca zawodowy mojej 13-letniej córki stwierdził, że wszystkie możliwe testy predyspozycji kończą się na analityku systemowym jako najbardziej dopasowanym dla niej. Gdzie należy ją wysłać do szkoły, technikum ekonomiczne, informatyczne, liceum, matwis? Trudno mi jest tak doradzić. Znaczy powiem tak, wydaje mi się, że wiedza ogólna na pewno jest dobra. Ja bym chyba zapytała córki, mam 17-letnich z dwóch synów, więc myślę sobie, że trochę to jest tak, że nieważne jaką szkołę się skończy, ważne się, co chce się robić, więc liceum matwis to akurat była też moja droga, ja kończyłam matwis. Czy informatyczne? Nie jestem przekonana, czy informatyczny liceum czy albo technikum to jest dobra droga dla analityka. Pewnie też możliwa. Jaka jest ścieżka rozwoju dla analityka systemowego? Nad czym warto pracować, żeby rozwijać się w tym kierunku? Co warto rozwijać? Chodzi mi o jakieś informacje dla osób, które są już są analitykowymi systemowymi, rok, dwa doświadczenia. Z mojej perspektywy na pewno warto pracować, w sensie wchodzić w nowe projekty i nie bać się tego, to znaczy chwytać możliwości. No ja w swoim życiu kiedyś próbowałam zrobić takie resume, ile tak naprawdę zrobiłam projektów. Wyszło mi, że no przypuszczam, że ponad 20, tak? Czyli ponad 20 systemów zaprojektowałam, zrobiłam wymagania do nich, projektowałam ekrany. Więc tak naprawdę trening czyni mistrza. Jaka jest ścieżka rozwoju dla analityka systemowego, nad czym warto pracować, żeby rozwijać, a to szła było. Znaczy, tak naprawdę znam, jeżeli chodzi o taką drogę czy ścieżkę rozwoju, to znam naprawdę ludzi po bardzo różnych studiach i po bardzo różnych uczelniach, którzy przebranżowili się tak naprawdę na analityka. W związku z tym wydaje mi się, że to bardziej tu chodzi o pewne predyspozycje, o pewną taką umiejętność. Ja nazywam to łączeniem kropek, tak? Czyli umiejętność rozmawiania z ludźmi, zadawania pytań, potrafienia pociągnąć za język, połączyć łączenia faktów i tego, żeby potrafić potem to jakoś tak poukładać w jedną całość. Co zrobić, żeby zostać analitykiem biznesowym po księgowości? Predyspozycje mam. Ja myślę, że warto by było sobie spróbować może zacząć od próby rozrysowywania, bo tak jak mówię, analityk biznesowy to jest dla mnie osoba, która potrafi i to jest taka umiejętność, której człowiek uczy się cały czas, ja cały czas się w niej doskonale, tak, żeby umieć narysować proces i te procesy, można zacząć od tych procesów księgowych, bo pewnie najlepiej je będzie pani znała, a później mam nadzieję, że to jakoś, gdzie będzie ta droga, którą będzie pani mogła podążać. Czy duża jest bariera aktywacji? Trudno wejść w tę branżę. Czy branża IT w tej chwili chyba jest taką jedną z tych branż, które najbardziej są chłonne, tak, na rynku. Natomiast faktycznie warto mieć
ze sobą jakieś doświadczenie. I to jest chyba największy problem w przypadku analityka, bo tak naprawdę wiedzę nabywa się z doświadczeniem. Jakie są Twoje dobre praktyki, sprawdzone sposoby, które mogą pomóc na początku drogi analityka biznesowego? No ja zaczynałam od pracy przy takich prostych aplikacjach dla pracownika. To była aplikacja urlopy, aplikacja pozwalająca zbierać, zarządzać strukturą i pracownikami w firmie. W związku z tym zaczynałam od rozrysowywania takich procesów i od rozrysowywania ekranów przy pomocy notacji BPMN-owej. Czy jest możliwość wejścia do tego zawodu w wieku 50+, czy będę dinozaurem? Mam około 20 lat stażu pracy w różnych zawodach biurowo-administracyjnych i studia prawnicze. Wydaje mi się, że będąc 50+, spokojnie również można zacząć. Jeżeli ma się predyspozycje i jest łatwo, ja myślę, że warto próbować. Jeżeli czujesz, że to jest Twoja droga, namawiam. Analityk systemowy, jakie książki, kursy warto przeczytać, przerobić? Znaczy ja osobiście nie pamiętam tytułu dokładnie tej książki dotyczącej UML-a, ale to jest taka książka wydana przez polsko-japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych i ja osobiście głównie z tej książki korzystam, jeżeli chodzi o taką analizę systemową właśnie. A jak nabywa się doświadczenie? Jeśli jest się licealistą, B, jeśli jest się osobą 40+ i samoukiem. No ja w tej, ponieważ pracuję w banku od kilkunastu lat, 10 w tej chwili będzie, to po prostu zgłaszałam się do projektów w tej konkretnej instytucji, tam gdzie potrzebowali. I w ramach projektów rozwijam swoje umiejętności. Natomiast jeśli jest się licealistą i chciałoby się spróbować, ja myślę, że warto, nie wiem, czy dla licealistów są u nas praktyki, chyba w banku akurat nie ma, na pewno są dla studentów, ale to też jest, myślę, że dobra droga nabycia doświadczenia, czyli poprzez staże albo praktyki. Jeszcze jeżeli chodzi o kursy, to tak jak mówię, ja głównie korzystam z kursów na LinkedInie, to też dla analityków systemowych i biznesowych fajne są kursy związane z User Experience UI-em. Myślę, że też warto, bo to poszerza horyzonty. Nazwy portalu LinkedIn. Tam oni mają całą też opcję kursów na LinkedInie, tak? Czyli LinkedIn Learning. No, jeżeli chodzi o angielski, to wydaje mi się, że pytanie jest, na ile jest potrzebny angielski, to wydaje mi się, że to zależy od firmy, do której się trafi, tak? To znaczy, jeżeli to jest firma, która współpracuje z albo popularny jest w niej język angielski, bo ma na przykład klientów anglojęzycznych, to myślę, że będzie niezbędny. Natomiast jeżeli to jest firma z polskiego rynku, to ten język angielski konieczny pewnie nie będzie. Na pewno jest przydatny, natomiast nie jest używany tak powszechnie. Jakie certyfikaty są cenione u przyszłych pracodawców? Czy warto zacząć od lektury Babuka? Tak, myślę, że tak, warto. A inne języki, niemiecki, francuski. Ja nie mam, powiem szczerze, rozeznania, jeżeli chodzi o rynek i o, szczególnie jeżeli chodzi o firmy, tak, które poszukują analityków. Myślę sobie, że no, ponieważ to jest, czy cechy, które ma
które powinien mieć dobry analityk, to jest komunikatywność, więc język, jeżeli idziesz do firmy, w której tym językiem się posługują, to dobrze by było go znać w takim stopniu komunikatywnym. To jest tak naprawdę umiejętność zadawania pytań, to też jest taka jedna z kluczowych rzeczy u analityka. No i pracujemy z ludźmi, więc rozmawiamy. A skończył nam się czas, tak mi się wydaje. Nie widzę też już więcej pytań w tej chwili. Prezentacje na te maile, które tutaj spłynęły, postaram się wysłać jeszcze dzisiaj. Jeżeli ktoś by miał jeszcze jakieś pytania, to też jestem jeszcze dostępna, przypuszczam, przez najbliższą godzinę.